Jedwab pajęczy to jeden z najbardziej wytrzymałych materiałów na świecie. Jest to rozciągliwy i niezwykle wytrzymały, co stanowi kombinację, która przewyższa praktycznie każdy materiał stworzony przez człowieka. A to dopiero początek wielu niezwykłych właściwości jedwabiu. Aby z nich skorzystać, naukowcy i inżynierowie będą musieli znaleźć sposób na masową produkcję czegoś, co zwykle pochodzi tylko z ciała małego organizmu. Ale jeśli uda się nam opracować skuteczny i zrównoważony sposób, jedwab pajęczy może stać się jednym z najważniejszych materiałów. Od zastąpienia tworzyw sztucznych po ochronę upraw przed szkodnikami. Oto kilka niesamowitych sposobów, w jakie jedwab pajęczy może być używany w przyszłości do ulepszania wielu istniejących już technologii. Pająki używają jedwabiu od około 380 milionów lat i wyewoluowały co najmniej 8 rodzajów jedwabiu do różnych zastosowań, takich jak jedwabna nić przyciągająca, zwana drag line silk. Są to nici, których pająki używają, aby na przykład zwisać z sufitu. Nici te nie są zbyt lepkie, w przeciwieństwie do nici używanych do uwięzienia zdobyczy. Jedwab ten jest wytwarzany przez większość gatunków pająków od chwili, gdy są malutkimi pajączkami. Nieustannie wytwarzają i wypuszczają ten jedwab, który podąża za nimi przez całe życie. Pająki przyczepiają go do powierzchni, po której podróżują i działa jak ciągła lina zabezpieczająca na wypadek upadku. Jednym z powodów, dla których jest tak wytrzymały, jest jego półkrystaliczna struktura. Podczas produkcji jedwabiu niektóre składniki jego białek krystalizują się, tworząc utwardzone, wytrzymałe włókno. Naukowcy mogą wykorzystać te nadzwyczajne wytrzymałe nici jako inspirację do ulepszenia i zastąpienia obecnie stosowanych materiałów syntetycznych, takich jak te w kamizelkach kuloodpornych, czy liny nośne podtrzymujące mosty wiszące. Oczywiście najpierw musimy znaleźć sposób na praktyczne odtworzenie tego procesu. Naukowcy powoli zbliżają się do tego celu. Niedawno stworzyli genetycznie zmodyfikowane bakterie do produkcji białek podobnych do tych znajdujących się w jedwabiu pajęczym. Niestety bakterie mają skłonność do dzielenia sekwencji DNA jedwabiu na mniejsze kawałki, a te krótsze fragmenty DNA prowadzą do mniejszych białek. Większe białka oznaczają silniejszy jedwab, więc kluczowe jest odtworzenie wystarczająco dużych białek jedwabiu. Jakiś czas temu opracowano biosyntetyczny jedwab poprzez dodanie nowej sekwencji do DNA jedwabiu, powodując reakcję chemiczną, która łączy mniejsze białka w większe. W 2021 roku metoda ta została udoskonalona, dodając nowe właściwości do i tak już imponującego materiału, podobnego do jedwabiu. Rezultatem był materiał mocniejszy i bardziej wytrzymały niż naturalny jedwab, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości do niesamowitego rozciągania. Ostatni wielki przełom miał miejsce w październiku 2023 roku, gdy chińscy naukowcy ogłosili, że udało im się uzyskać pajęczy jedwab wyprodukowany przez genetycznie zmodyfikowane jedwabniki. Naukowcom udało się wprowadzić w geny jedwabników kompletną instrukcję dotyczącą wytwarzania białek, z której tworzona jest pajęcza nić. Następnie poprzez hodowlę modyfikowanych jedwabników doprowadzono do powstania osobników, które odziedziczyły gen pajęczego jedwabiu po obojgu rodzicach. Dzięki temu mogły zacząć produkować pajęczy jedwab. Naukowcy podali również, że włókna nie są jeszcze tak mocne i rozciągliwe jak prawdziwe nici pająków i mimo iż materiał jest sześciokrotnie mocniejszy od kewlaru, jest on jedynie w połowie tak mocny jak prawdziwa nić, a to przybliża nas o kolejny krok do zastąpienia naszych najbardziej wytrzymałych materiałów od stali po kewlar. Jeśli nie kojarzysz jedwabiu pajęczego z siłą, możesz myśleć o nim przede wszystkim jako o czymś lepkim. Przekształcenie go w klej mogłoby naprawdę podnieść poprzeczkę w stosunku do obecnych krajów. Na przykład jedwab pajęczy może pomóc w lepszym zamocowaniu rzeczy na wilgotnych powierzchniach, ponieważ sieć pająków musi spełniać swoje zadanie w każdych warunkach. Około 3000 gatunków pająków wytwarza sieci kolistego kształtu, podobne do tej, którą teraz widzisz. W obrębie sieci różne rodzaje jedwabiu pełnią różne funkcje, podobnie jak jedwab typu dragline, sztywny i twardy, który pochłania energię, gdy coś uderza w sieć, podczas gdy spiralne nici zbudowane z bardziej lepkiego jedwabiu służą do złapania zdobyczy. Te specjalne nici są lepkie, dzięki warstwie kleju na jedwabiu, który wygląda jak kropelki pod mikroskopem. Każda kropelka ma powłokę płynu z rdzeniem glikoproteiny, unikalną kombinację białek, które zakotwiczają klej do nici. Kluczową cechą jest to, że każde pasmo jest bardzo rozciągliwe, co tworzy połączenie przypominające most wiszący pomiędzy schwytaną zdobyczą a jedwabną nicią. Ta lepkość kleju połączona ze sztywnością i wytrzymałością jedwabiu zapewnia pająkom niezrównaną przyczepność, z której moglibyśmy bardzo skorzystać. I choć mamy już dobre kleje, jedwab pajęczy jest wyjątkowy, ponieważ pozostaje lepki w wilgotnych warunkach. W wilgotnych lub mokrych warunkach woda przenika większość materiałów, tworząc nieprzylepną warstwę między lepką substancją a powierzchnią, do której ma się ona kleić.
Wydaje się jednak, że niektóre białka jedwabiu pajęczego mają właściwości higroskopijne, co oznacza, że pochłaniają wilgoć. Pochłanianie wody do nici uniemożliwia powstanie kropli jako warstwy między jedwabiem a ofiarą pająka, dzięki czemu przyczepność utrzymuje się. Stwierdzono również, że przyczepność jedwabiu pajęczego utrzymuje się w ekstremalnie niskich temperaturach, co oznacza, że możemy polegać na niej w skrajnych warunkach. Inżynierowie już pracują nad podróżnymi klejami inspirowanymi pająkami, wykorzystując rozpuszczalne w wodzie polimery z tworzyw sztucznych do stworzenia higroskopijnej powłoki imitującej właściwości absorpcyjne jedwabiu. Ten laboratoryjny klej imitujący jedwab utrzymuje swoją przyczepność w temperaturze do minus 196 stopni Celsjusza. Ponadto utrzymuje się nawet przy gwałtownym potrząsaniu, chlapaniu i dodatkowym obciążeniu ciężarem. Możliwe, że wkrótce będziemy mogli używać kleju do mokrych powierzchni nawet w ekstremalnych warunkach. Wiele osób boi się pająków, ale prawdziwymi wrogami ludzkości są szkodniki, które zjadają nasze plony. To doprowadziło do powszechnego stosowania środków owadobójczych w celu utrzymania zdrowych plonów. Mimo że środki owadobójcze są skuteczne, niosą ze sobą znaczne ryzyko, w tym przypadku śmierć pożytecznych bezkręgowców, takich jak zapylacze czy pająków właśnie. Dlatego może lepiej byłoby znaleźć nowe sposoby ochrony naszych plonów, zamiast po prostu zabijać szkodniki. A co gdyby rolnicy mogli je po prostu przegonić? Taką właśnie taktykę stosują niektóre rośliny, które używają nici podobnych do pajęczych do naśladowania ich. W badaniu skoncentrowanym na dwóch pospolitych w Ameryce Północnej szkodnikach rolniczych, chrząszczach japońskich i meksykańskich chrząszczach fasolowych, nici jedwabiu zostały starannie umieszczone wzdłuż liści fasoli szparagowej. Samo to zadziałało jako środek odstraszający owady. Biorąc pod uwagę, że pająki są jednymi z najbardziej powszechnych drapieżników na Ziemi, logiczne jest, że inne stawonogi wyewoluowały pewne mechanizmy wykrywania jednego ze swoich największych wrogów. Oczywiście jest jeszcze wiele pracy do zrobienia, aby uczynić to praktycznym, ponieważ niewykonalne jest umieszczenie nici jedwabiu na liściach każdej fasoli na Ziemi. Jednak wskazuje to drogę do potencjalnej strategii odstraszania szkodników rolniczych w przyszłości. Kolejnym obszarem, w którym jedwab pajęczy może okazać się przydatny, jest rozwiązywanie problemu tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne są coraz bardziej różnorodnym i użytecznym materiałem, ale musimy nadal szukać bardziej zrównoważonych opcji. Połączenie jedwabiu pajęczego z mięsem roślinnym może być właśnie tym, czego świat potrzebuje. Celuloza to podstawowa struktura ścian komórkowych roślin. Zmiel roślinę, a otrzymasz nanofibryle, czyli łańcuchy celulozy o średnicy zaledwie kilku nanometrów. Ta nanoceluloza jest niezwykle wszechstronna i dość łatwo dostępna, ale ma swoje ograniczenia jako materiał budowlany. Na przykład może być dość krucha, co sprawia, że jest niewłaściwa jako substytut plastiku. Aby rozwiązać problem kruchości, można by użyć jedwabiu pajęczego do wzmocnienia nanocelulozy. Jednak istnieją trudności w praktycznym zastosowaniu tej koncepcji, a badania nad nią trwają. W 2019 roku badacze opracowali sekwencje białe pierwotnie pochodzące z jedwabiu pajęczego, aby uzyskać jeszcze lepsze materiały oparte na celulozie. Podobnie jak w przypadku innych badań, dokonano tego poprzez skopiowanie struktury DNA jedwabiu pajęczego i wykorzystanie bakterii do jej reprodukcji. Następny test strukturalnie zmodyfikowane bloki białek jedwabiu połączono z blokami celulozy, tworząc strukturę, która prezentuje najlepsze cechy z obu światów. Wytrzymały, sztywny i odporny na złamania materiał. Można zastosować różne rodzaje bloków, aby spełniać różne wymagania. Podobnie jak różne rodzaje tworzyw sztucznych mają szeroki zakres właściwości i zastosowań. W przeciwieństwie do tworzyw sztucznych, materiały te ulegną biodegradacji, co oznacza, że nie będą miały tych samych szkodliwych długoterminowych skutków, co nasze obecne produkty na bazie ropy naftowej. Nie tylko wytrzymałość i zdolność jedwabiu do biodegradacji czynią go tak pożądanym. Jedwab może faktycznie poprawić sposób, w jaki postrzegamy świat, i to dosłownie. Rzeczywiście mało prawdopodobne jest, abyś bezpośrednio doświadczył soczewek zainspirowanych jedwabiem pajęczym w lornetkach czy okularach. Jednak udoskonalenia w soczewkach nanoskalowych pomogłyby w rozwijaniu dziedzin, gdzie naukowcy muszą dokonywać obserwacji na bardzo małą skalę, na przykład w biologii drobnoustrojów. Przebyliśmy długą drogę od wynalezienia mikroskopu i mamy już niesamowite nanoskopy, osiągające niezwykle wysoką rozdzielczość. Jednak to, jak wyraźny obraz potrafią wytworzyć, jest zależne od tego, jak dobrze skupiają światło. Jedwab pajęczy może być w stanie rozwiązać ten problem. Wykazano, że nieklejące nici jedwabiu pajęczego australijskiego pająka o nazwie prządka jadalna oraz pająka zwanego nasosznik trzęś okazały się działać jak optyczne supersoczewki.
Cylindryczny kształt jedwabiu sprawia, że działa jak mała przezroczysta soczewka, która bardzo wąsko skupia przechodzącą wiązkę światła. Umieszczając mały fragment bezpośrednio na podłożu, otrzymujemy coś na kształt lupy. Ponieważ jedwab posiada potężne zdolności do zbierania cieczy, można je wykorzystać nie tylko do produkcji cylindrycznej soczewki, ale także do produkcji hemisferycznego powiększającego szkła, zwanego soczewką mikrodystansową. To pozwala na jeszcze klarowniejszy obraz. Żywica nakładana na nitkę jedwabiu tworzy małą kroplę w kształcie kopuły, którą następnie pokrywa się nanowarstwą złota, aby jeszcze bardziej wzmocnić światło. Może to naprawdę zmienić przyszłość soczewek, tworząc wydajne i elastyczne techniki obrazowania do szerokiego zakresu zastosowań. I w tym przypadku nie wydaje się, że konieczne byłoby stworzenie syntetycznego odpowiednika. Inżynierowie muszą jedynie udoskonalić konfigurację w celu wykorzystania pasma wyekstrahowanego jedwabiu. Podczas gdy nanoskopy wymagają skrajnej precyzji obrazowania, roboty muszą być zaprojektowane tak, aby zapewniały precyzyjną kontrolę nad swoim ruchem, aby mieć pewność, że będą w stanie wykonać powierzone im zadanie. Roboty muszą generować wystarczającą siłę, aby wykonać wymagany ruch, np. otwarcie zaworu, ale jednocześnie zachowując precyzję. I w tym może pomóc dziwna właściwość jedwabiu pajęczego. Okazuje się, że jedwab pajęczy jest skurczliwy, co oznacza, że może szybko się kurczyć w miarę zmian poziomu wilgotności. W 2019 roku zostały opublikowane wyniki badań, w których opisano to przypadkowe odkrycie. Badacze dowiedzieli się, że nie tylko nici jedwabie kurczą się, ale jednocześnie skręcają. Wydaje się, że pod wpływem wysokiej wilgotności cząsteczki wody zakłócają interakcje molekularne między włóknami białkowymi w nici jedwabiu, tworząc asymetrię, która wywołuje ruch skręcający w jednym konkretnym kierunku, czego nie robią inne materiały. O ile zespół nie był całkowicie pewien, dlaczego jedwab pajęczy wykształcił tę zdolność do skręcania się i kurczenia, podejrzewają, że może to mieć związek z poranną rosą. Ta wilgotność o poranku może powodować, że pajęcza sieć staje się bardziej napięta, zapewniając, że pozostaje naprężona, nawet gdy ciężkie krople rosy obciążają ją. Ta zdolność superskurczu może być użyta w projektowaniu robotów, gdzie konkretny ruch byłby bardzo precyzyjnie kontrolowany poprzez zmiany wilgotności. Oczywiście jesteśmy jeszcze bardzo daleko od zastosowania tego w maszynach, ponieważ leżący u jego podstaw mechanizm wciąż nie jest w pełni poznany. Najpierw naukowcy muszą odkryć tajemnicę tej reakcji, wywoływanej wilgocią, zanim inżynierowie nawet spróbują ją naśladować. Choć nie jest łatwe stworzenie materiału z jedwabiu pajęczego, badania nad jego niesamowitymi właściwościami są tak obiecujące, że zdecydowanie warto podjąć wysiłek, aby zrealizować te innowacyjne pomysły. Potencjalne zastosowania są tak szerokie, że jedwab pajęczy może stać się jednym z najbardziej użytecznych materiałów w naszym zestawie narzędzi inżynieryjnych. Podkreśla to znaczenie biomimikry, w której złożone problemy są rozwiązywane poprzez inspirację czerpaną z natury. Dlaczego wynajdywać koło na nowo, gdy możemy pożyczyć technologię pająków do rozwiązywania naszych problemów? Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Jeśli materiał Ci się spodobał, proszę o zostawienie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Na pewno zmotywuje mnie to do dalszej pracy.